Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Jak co miesiąc widzimy się na kanale Alto, a dzisiaj tematyka dla mnie niezwykła. Otóż będziemy się przyglądać ofercie klocków LEGO Star Wars. No jak wiecie, ja niezbyt mocno interesuję się Gwiezdnymi Wojnami, ale te sety wzbudziły moje zainteresowanie. Zostańcie do końca, bo będzie taki mały konkurs giveaway. Polećmy na tym przeglądzie od najmniejszych do największych zestawów i rozpocznijmy od AT-ST, pozornie dla najmłodszych, ale tak naprawdę również starsi odbiorcy coś tutaj mogą znaleźć. 125 zł na Alto, 87 klocków w środku i z racji tego, że to jest seria 4+, żadnej naklejki. A jeżeli chodzi o stopy, czy tutaj ten dekiel, ten włas, to wygląda to nieźle. Oczywiście machina jest nieźle ruchoma, nawet można ją ustawić w takich dzikich pozycjach. Śmigacz co prawda wygląda przeciętnie, zresztą tak samo jak funkcjonalność tej mini katapulty. To jest zbyt małe i ciężko tym strzelać, no ale taki solidny atut to na pewno Ewok Wicket. Uwielbiamy te takie puchate, przypominające niedźwiedzie stworki. Myśliwiec Jedi Obi-Wana Kenobiego nawiązujący do ataku klonów. 120 zł na Alto, 282 klocki w środku. No i okej, mieliśmy bardzo dużo konstrukcji tego typu w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale tak naprawdę ciekawostką jest tutaj Kaminoanka Tawny. Zerknijcie, jak ona się prezentuje. Oczywiście ten szablon minifigurki być może jest dla niej zbyt obfity, ale tak naprawdę no fajnie, że właśnie w tej formie odzwierciedlono tą postać. Z innych ciekawostek mamy tutaj takiego droida przypominającego R2-D2, ale jednak to jest nieco inne, bo ma czerwoną czaszę. No i zwróćcie uwagę, możemy sobie podczepić miecz świetlny o tutaj, a także schować tą stópkę, żeby gdzieś tam sobie odlecieć. Jeżeli mowa o kalendarzach adwentowych, to moim zdaniem LEGO Star Wars ponownie skradło show, jeżeli chodzi o 2022. Zerknijcie tylko na te jednocześnie świąteczne, ale także gwiezdnowojenne swetry. Ja przypomnę, że w poprzednich latach również coś takiego się pojawiało, więc mamy szansę zebrać naprawdę unikatową kolekcję takich mocno gwiazdkowych postaci. Z racji tego, że ja jeszcze dzisiaj nie będę otwierał kalendarza, raczej w takich okolicach przedświątecznych, to pokażę Wam jeszcze od tyłu, jak prezentują się te wszystkie modele statków. No tak jak mówię, minifigurki jednak najmocniej mnie interesują. 160 zł, jeżeli chodzi o Alto, i 329 klocków. Zapewne nawet trochę więcej, bo masa elementów zapasowych z tych miniaturowych konstrukcji będzie. No a ten zestaw, czyli Obi-Wan Kenobi kontra Darth Vader, jest nieco kontrowersyjny. Kosztuje 190 zł na Alto, a przypomnę, katalogowo 250, no i to jest cena zawrotna jak na 408 klocków w środku. Co prawda minifigurki ratują temat, bo na przykład ten droid Nedbi czy też Tala no nie pojawiali się w innych setach. Dodatkowo ta funkcja bawialna związana ze ścianą ognia, ona też jest zabawna, ale pozostałe rzeczy już nieco mniej. Ta powierzchnia Mapuzo jest mało zróżnicowana, tutaj przydałyby się jakieś dodatkowe kamyki czy coś, no i ta walka, która zakłada jakby poruszanie postaciami bezpośrednio tutaj, a nie gdzieś z boku, no to jest trochę dziwna sprawa. Zobaczymy, kto z nich tutaj wygra, ale jakoś jak na złość ten pojedynek trwał długo. Oczywiście są inne mocne momenty, na przykład zbudowanie tego wózka, czy też ta infrastruktura kopalniana, ale jednak teren powinien być bardziej zróżnicowany. No cóż, tak czasem bywa z Gwiezdnymi Wojnami. Przechodzimy do nieco wyższych kategorii cenowych. Przed Wami BD-1, czyli taki droid, który z pewnością jest kojarzony przez większość graczy, dlatego że Jedi Fallen Order zostało całkiem nieźle przyjęte. 31 cm wysokości. Pozornie on się trochę chwieje, ale tak naprawdę no trudno go przewrócić. Delikatnie możemy go pozować dzięki tym całkiem sprawnie zbudowanym nogom. Kolorystyka świetna, a jak do tego dodamy jeszcze tą szufladę z boku przy głowie, gdzie możemy schować stymy, to robi się całkiem sympatycznie. Jeżeli chodzi o cenę, 440 zł na Alto, no i 1062 klocki. Tutaj budowania oceniam tak na przynajmniej 2 godziny. Jest to przyjemna konstrukcja. Oj, tutaj musiałem się nieco z kamerą odsunąć, żeby pokazać Wam zarówno wielkie pudło, jak i samą maszynę kroczącą AT-TE. One wracają pod różnymi postaciami co kilka lat, ale to mocno nawiązuje do Zemsty Sithów i Wielkiej Armii Republiki. Kogo my tutaj mamy? No masa minifigurek klonów
oraz droidów bojowych. Słuchajcie, ten Commander Cody to jest coś na pewno, co zainteresuje fanów Gwiezdnych Wojen. Nie jestem fanem tego pająka, ale jeżeli chodzi o samą maszynę kroczącą, tutaj jest kilka imponujących rozwiązań. Między innymi ten wysuwany kokpit. Rzecz jasna, tutaj możemy sobie pocelować właściwie każdym działkiem, nieważne czy tym mniejszym laserowym, czy tym większym pociskowym. Możemy także zajrzeć tutaj do środka i tylko szkoda, że cena wysoka, bo 680 zł za 1082 klocki to jest jednak współcześnie dość dużo. Tym bardziej, że tutaj dostajemy było nie było dość powtarzające się minifigi, a także dużo szarego budulca, co jest jak zwykle jednocześnie plusem, jak i minusem. A pokażę Wam jeszcze, jak łatwo przenieść tą maszynę. Wystarczy, że tutaj sobie chwycimy. No, inżynieryjna magia. A tej wspomnianej magii całkiem sporo jest również w Justifierze. Na pewno kojarzycie, jeżeli oglądaliście parszywą zgraję. Co my tutaj mamy? Pojazd, który przy swojej rozpiętości skrzydeł ma około 50 cm. I to jest bardzo solidna bestia. Znajdujemy się w tym momencie w trybie spoczynku, lądowania, ale wystarczy jeden ruch i już możemy lecieć, odlatywać i ścigać naszych oponentów. W środku znajduje się laserowa cela, oczywiście też jest mini ładownia, no trochę nie wykorzystano tylko tej przestrzeni, jeżeli chodzi o skrzydła. No mamy tutaj tylko jakby zapasowe pociski, ale rozumiem, że te mechanizmy muszą iść właściwie przez cały statek. Podoba mi się to takie mocno industrialne zaplecze całego statku. Dobry patent, jakby małe elementy, a wygląda to bardzo robotycznie. No i minifigurki, Cad Bane, Omega, ten maluteńki droid, czy też Hunter. To pojawia się właściwie bardzo rzadko w zestawach. No i cena katalogowa też jest spora, 800 zł bez grosza. Na Alto, w momencie kiedy nagrywam ten film, 600. I taką przebitkę uwielbiam, mam nadzieję, że będzie jeszcze taniej. Niestety, jeżeli chodzi o takie drobne niuanse, no to jednak można byłoby jakoś zagospodarować tą przestrzeń, bo tutaj właściwie oprócz pocisków nie mamy niczego. Za to środek całkiem. No i pora na zapowiedziany na początku tego odcinka giveaway. Otóż razem z Alto mamy do przekazania taki oto zestaw, czyli pojedynek na Mapuzo, Darth Vader i Obi-Wan Kenobi. Co trzeba zrobić, żeby wejść w posiadanie takiego seciku? Otóż pod tym filmem w komentarzach do 5 października 2022 opiszcie wybitnego wojownika Jedi i jakie powinien mieć trzy cechy. Nieważne, czy byłby po dobrej stronie mocy, czy po tej trochę gorszej. Limit słów 100, no i do dzieła. Jeden komentarz to jedna osoba, a my po prostu po tym 5 października się nad tym wszystkim pochylimy. Nie przesadzajcie z długością tych odpowiedzi, bo nie zawsze im dłużej, tym lepiej. No, ja bym taki zestaw przyjął. A wy? A tak oto prezentują się rozrzucone wszystkie te zestawy na stole w jednym kadrze, oczywiście wyjąwszy kalendarz adwentowy, bo tak jak wspominałem, będę go otwierał na kanale jakoś pod koniec listopada. No i cóż, z takich ważniejszych zestawów na ten sezon, to brakuje mi chyba tego transportera Inkwizytorów, który wygląda futurystycznie, dość fajnie, ma też wyjątkowe minifigurki na pokładzie. Nie wiem, jeżeli już budowaliście, dajcie znać w komentarzach. Ja tymczasem mogę Was jeszcze odesłać do aplikacji Alto, gdzie jest kilka dedykowanych promocji, da się znaleźć na przykład darmową dostawę i ogólnie bardzo ciekawie się ten projekt rozwija, więc jak najbardziej można z tego skorzystać, można się przyjrzeć. Napiszcie w komentarzach, który z tych zestawów najmocniej Wam się podoba, no i nie zapomnijcie o naszej zabawie. Hej, hej!